Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Za chwilę wychodzę, bardzo się spieszę, więc będzie dzisiaj rzeczywiście bardzo szybko. Po przyjściu nie będę miała już czasu na gotowanie, więc wszystko przygotuję teraz, a potem tylko wsunę danie do piekarnika i będę mogła je podać. A będzie to serowe ravioli zapiekane z warzywami w sosie pomidorowym. Przepyszne, może być daniem głównym lub dodatkiem do dania głównego. I jak sami za chwileczkę zobaczycie, jest także bardzo proste do przygotowania. No to do dzieła, bo czasu nie mam zbyt dużo. Zaczynam od tego, że rozgrzewam patelnię na małym ogniu. Za chwilę będzie potrzebna mi gorąca, a sama w tym czasie obieram papryki. 2-3 świeże papryki. Ja mam mieszankę papryk, jedną żółtą, jedną czerwoną i połówkę zielonej. Myję, osuszam, usuwam pestki i paprykę kroję w drobne kawałki, w paski, w kostkę, bez znaczenia. Wygląda wspaniale, prawda? Pachnie przepięknie świeżą papryką. Na chwilę odkładam na bok i teraz cebula oraz czosnek. 2 ząbki czosnku i 2 nie za duże cebule. Ja biorę dymkę, obieram, przekrawam na pół i kroję w drobną kostkę, drobno siekam lub kroję w pół talarki czy w piórka, bez znaczenia. Myślę, że tak wystarczy i czosnek przecisnę już przez praskę bezpośrednio na patelnię. Jest gorąca, czas podsmażać paprykę. W przypadku papryki wolę ją podsmażyć, dlatego że będę zapiekać tylko 30 minut i obawiam się, że przez ten czas nie będzie odpowiednio miękka, a podsmażona nie tylko zmięknie, ale też da daniu bardzo fajnego smaku. Podsmażam ją zatem na niewielkiej ilości oliwy z oliwek bądź innego ulubionego tłuszczu, najpierw cebula i kiedy się zeszkli, dodaję paprykę. Zwiększam grzanie i smażę na średnim ogniu do czasu, kiedy lekko zmięknie. Kilka minut i będzie dobrze. Po kilku minutach wygląda to tak. Papryka lekko zmiękła, zrumieniła się delikatnie, cebulka także. I na koniec dodaję tutaj wspomniany wcześniej czosnek, przeciskam przez praskę lub drobno siekam. I od razu dodam tutaj mniej więcej 1/3 łyżeczki ziół prowansalskich. Uwaga, żeby nie dać za dużo, żeby nie zdominowały smaku. Mieszam, pachnie wspaniale. Wyłączam grzanie i przekładam paprykę do naczynia żaroodpornego. I do papryki dokładam surowe ravioli, serowe ravioli. Można także sięgnąć po tortellini. Surowe, suche, bez ugotowania. Standardowa paczka 250 gramów. Dodam też kilka czarnych oliwek, 10-12 sztuk bez pestek. Ja przekroję je na pół i całość dokładnie mieszam. Myślę, że tak wystarczy. Teraz to trzeba zalać płynem. To może być wywar, na przykład drobiowy bądź z warzyw. To mogą być pomidory, na przykład z puszki czy z domowych przetworów wymieszane z wodą. Generalnie to, co nam pasuje do tych składników i płynu tyle, żeby całość pod nim się skryła. Ja mam tutaj pół litra domowego wywaru, ale widzę, że pół litra to będzie chyba za mało, więc dodam tutaj jeszcze mniej więcej 200 ml siekanych pomidorów z puszki lub z domowych przetworów. Mieszam je z papryką i ravioli. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Wspaniały. I dopiero teraz zalewam to wywarem. Idealnie, tak właśnie powinno to być przykryte. Kiedy zanurzę, płynu jest dużo, te pierożki po prostu wypływają. I teraz, gdyby to nie był wywar, no to trzeba to oczywiście przed dolaniem doprawić do smaku. U mnie smak jest dobry. Pyszny. Trzeba koniecznie sprawdzić, bo ten smak wyznaczy smak dania. No i wstało w zasadzie koniec mojej pracy. Teraz przykrywam naczynie i wstawiam je pod przykryciem do lodówki. Na kilka godzin, spokojnie można też na noc. Po wyjęciu z lodówki najczęściej okazuje się, że ravioli wchłonęły ten sos w stopniu dość dużym, tak to wygląda. Dlatego dokładnie mieszam, tak żeby te z dna znalazły się do góry, a te z góry na dnie. Można też uzupełnić trochę płynu. Ja już zostawiam to w ten sposób, tylko przykrywam i wstawiam do piekarnika. Do zimnego. Piekarnik rozgrzewam razem z naczyniem w środku do 180 stopni Celsjusza i czas pieczenia liczę od momentu, kiedy osiągnie tę temperaturę. I piekę od tej chwili przez jakieś 40 minut, tak naprawdę do czasu, kiedy ravioli ugotują się, zmiękną i będą idealne do jedzenia. Po tym czasie danie wygląda tak. Pierożki ładnie się ugotowały, są miękkie, ładnie spęczniały i zagęściły też trochę sos. Zapiekanka wygląda tak, całość teraz dokładnie mieszam, ostrożnie, żeby się nie poparzyć i posypuję z wierzchu serem. Ulubiony ser do zapiekanek to może być dowolny ser, który pasuje do dań w stylu włoskim, na przykład mozzarella czy parmezan, ale sprawdzi się także cheddar czy na przykład gouda. Przykrywam i zapiekam pod przykryciem, aż ser ładnie się roztopi i delikatnie oblepi ravioli. Ja zazwyczaj daję daniu z serem jeszcze jakieś 10 minut pod przykryciem i jest gotowe. Tak wygląda. Wspaniale, pachnie także znakomicie, no i przede wszystkim jest bardzo smaczne i jak sami widzieliście, banalnie proste do przygotowania. Gorąco zachęcam do wypróbowania przepisu i na koniec oczywiście życzę smacznego.